Krzysztof Szubarga, Anwil Wrocławia. Krzysiu, Anwil po latach wrócił do Wrocławia, Anwil zwycięski w tym pojedynku. Aczkolwiek no, to prowadzenie zmieniało się tutaj diametralnie. Dokładnie, prowadzenie zmieniało się kilkukrotnie. Śląsk jest u siebie bardzo groźny. Wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo ciężkie spotkanie. Cieszymy się, że zwyciężyliśmy atak w trudnym terenie. Kibice pewnie zastanawiają się, w jaki sposób zdobyłeś te ostatnie punkty, bo to było jakiś taki po prostu no, coś niesamowitego. Można powiedzieć, że wchodziłem pod kosz, nie widziałem obręczy, myślałem, że będzie gwizdek sędziego, ale niestety nie było i nie zostało mi nic innego jak rzucić i całe szczęście, że wpadła ta piłka. Spodziewaliście się tak trudnej przeprawy tutaj we Wrocławiu? Dokładnie tak, tak jak wcześniej powiedziałem. Śląsk u siebie jest bardzo groźny, wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwe spotkanie, mimo tego, że Śląsku nie grało dwóch zawodników. Wiedzieliśmy, że będzie to ciężka batalia o zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Robert Skibniewski, Robert, brakowało naprawdę niewiele, by to Śląsk i kibice z Wrocławia cieszyli się po końcowym gwizdku, ale nie udało się. No tak, nie udało się. No, jesteśmy taką drużyną, że lubi wprawiać kibiców w dobry nastrój, prawda, w troszeczkę horroru. Kolejne spotkanie przegraliśmy małą ilością punktów. Myślę, że spotkanie mogło się podobać kibicom. Że pokazaliśmy, że potrafimy walczyć z każdą drużyną, że nie przynieśliśmy wstydu i no, szkoda tylko, że nie udało się zwyciężyć, ale patrzymy optymistycznie w przyszłość. Do końca chyba nie wierzyłeś, że po twoim podaniu Aleksander Mladenowicz nie zdobył punktów? Nie wierzyłem, że sędzia nie odgwizdał faulu, to w to nie mogłem uwierzyć i dalej ciężko mi się wstąpiłaś, ale takie życie, prawda, każdy ma prawo do popełnienia błędu, pomyłki, no. Gratulacje dla Anwilu, wygrali, no. My teraz myślimy o środowym spotkaniu z Sopotem. Ta porażka trochę komplikuje waszą walkę o piątkę? I tak i nie. Każda porażka komplikuje, prawda, walkę o piątkę. Sytuacja jest taka, jaka jest w tym sezonie. Mamy 6 spotkań do końcowej fazy, prawda, do rozegrania tej pierwszej części sezonu. Większość spotkań gramy tutaj u siebie i tutaj musimy szukać punktów, przede wszystkim zwycięstw. I tego życzymy. Dzięki. Dziękuję bardzo.